Siemaneczko, witaj widzu. Kontynuujemy dzisiaj mordowanie tych topielców. Założyłem słuchawki, żeby lepiej słyszeć dźwięki z gry. Może nie wiem, nie zauważyłem tego, ale może przegłos jest z głośników. Dobra, zaczynajmy. Sobie tylko dostosuję dźwięk słuchawek. Oj. Momencik. Głośno, głośno, głośno. Dobra, powinno być spoko. Weźmy łupy. Zobaczmy, czy tutaj ten łup się wyregenerował już, czy nie. Nie, dobra, nieważne. Lecimy do następnej chaty. Dawaj, leć, leć. Biegnij. No nie, będę musiał z nim walczyć. Co za... Wiesz... Dobra, jeden z trzech celów głównych został wykonany. Ojej, tam jeszcze ten... Husaria, biegiem. Plujesz na mnie, cholero. Jak tak możesz? Ile ty masz tego w sobie? Wal go. Jedziesz z nim, dobra. Dał coś, nie dał nic niestety. Biedak, łe, łe, łe. Która godzina, jakiś czas? No dobra. Witaj, witaj. Myślę, że to mi nic... No nie, zdołał mnie zatruć. Dwa razy. Jaka fleja zapluta. O, jakieś rękawice, halo? Punkty wyposażenia. Uwaga, sporo lżejsze są. No dobra. Chyba zostanę przy swoich starych rękawicach, mimo tego, że są nieco cięższe. Znaczy nie wiem, no... Niby współczynnik pancerza miały wyższy, te skórzane, ale chyba ochronę ta płytowe miały lepszą. Co to jest? Krzemień, przyda się. Bardzo się przyda. Co dalej? A... Chodź. W ogóle podoba mi się bardzo to, że mogę wejść wszędzie praktycznie tutaj. Bierz krzemień. Do młyna nie ma problemu. I podoba mi się też to bardzo tutaj, że wszędzie są te skrzyneczki. Że nie trzeba jakoś za nimi ganiać, szukać ich. O, tu już się zrespił miło. Dobra. Pach, pach, pach. Pach, pach. Walgo. Już? Nie, jeszcze trzech, tak? Krzaczek przyda się. Trzeba będzie zaraz zrobić. Kurczę, zapomniałem jak to się nazywa. Obóz trzeba będzie zaraz zrobić. Odpocząć chwilę. Chociaż mam jeszcze rację. Ostatnią rację mam. Żywnościową. Zobaczymy. O nie, tutaj dwóch. Ojojoj. Dobra, chodźcie. Dam wam radę. A przynajmniej tak mi się wydaje. Przecież ja mam specjalny atak na takie okazje. Ja go w ogóle nie używam. Duża ilość zaopatrzenia, miło. Jest, lekka racja, 4. Nawet tego mogę użyć w sumie. Te racje są też. Dobra, użyjmy lekkiej mikstury. Chociaż w sumie nie wiem, czy warto. Teraz. Dobra, misja się powiodła.
co mam teraz zrobić? Lecimy pewnie do... wioski. Gdzie jest ta wioska? Fort. Powrót do gospody. Tak bym chciał wrócić. No. Pyk. I kolejny ekran wczytywania. Myk, 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 disco polo. Polo, polo, polo. Kurde, skończyło mi się picie. Niestety. Nie wiem, czy wam też tak się długo wczytuje. Dobra. Może jakbym na SSD-ka tą grę wrzucił, może by była szybsza. Szybciej się ładowała, o tak. Cóż to jest? Tam jest... O, ho, 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 ho. Co ja... Co tu się dzieje? Halo, tu kilometr. Nie, to dobra, to poczekajmy jeszcze chwilę. Oddajmy tą misję klanową. Ciekawe ubiory posiadają. Ciekawe, czy hełm jest też klanowy. Stare drzewo. Skąd ja mam wziąć stare drzewo? Wracasz w glorii zwycięzcy. Od tego momentu możesz nazywać się prawdziwym wojownikiem Maruderem. Dobra, dzięki. Najsilniejsi jesteśmy razem. Pracujmy wspólnie na sukces Maruderów. Aha, dobra. Falto. Nie, nie chcę. Nie, dobra, nieważne. Jakieś nagrody mogę kupić. Zbroja. No zbrojka by się przydała, nie powiem. Jakieś galoty. Tak. No. Tylko poziom mnie ogranicza tak naprawdę. Poziom 60, żołnierz, żołnierz gladiator. Od 25 pustoszyciel. Od poziomu 40 niszczyciel. 53. No i dobra. Nic. No nic. Jedną misję, kurczę, muszę ukończyć. Dobra, więc co? Cóż to jest? Tak, chyba tak. Chyba tak. Chyba pobiegniemy tam, ogarniemy tamto. Tylko ciekawe, to są... Halo, to są... Mapa, postać... Kondycje, zręczność... Umiejętności... Nie chcę umiejętności. Dziennik. Misje poboczne.
Wątek główny, wątki poboczne, misje frakcyjne, właśnie. Miasteczka, odepnij. Odepnij. Zobacz misję. Dobra. Zobaczymy, wykonajmy cokolwiek. No, jeszcze się nie odnajduje się. Tutaj niestety. Dziennik. Przypnij, dobra. Husarię. Mam 9 poziom. No. Powiem wam, że przydałby mi się jakiś mocniejszy sprzęt. No nie pogardziłbym. Tu jest kilometr gdzieś. Halo, mapa. Co ja mam tu zrobić? Dobra, no... Co, skoro każą atakować, no to walimy ich. Masz. Zobaczmy, kup ulepszenie, miecz i tarcza. Co my tu mamy? Co to jest? Tak, to bym chyba chciał. Tylko ile to jest 6 metrów w tej grze? Dobra, już wiem ile to jest 6 metrów. I nagle wszystko stało się jasne. O, żelazna strzała, przyda się, fajna sprawa, super. Bo już mi się pociski kończą. I trzeba mnie się przerzucić chyba na łuk. O nie. Uciekaj. O nie. Halo, broń się. Trzech. O nie. Jedz, jeszcze jedz. O nie, więcej, tak? Gdzie chodźcie tutaj do mnie? Łup. No, zobaczmy rękawice, fajna sprawa. Ataki fizyczne. No dobra, no. Chętniej zmienię. Jednak ataki fizyczne to jednak główne, co nas na razie atakuje. I się zrespawnowało. Szybko się respawnuje wrogowie. Bardzo mi się to podoba. Tak, jeszcze jeden, tak? Chodź tu. Panie kumplu, kolego. Gdzie oni są? Halo, kumplu, chodź tu. Możesz być ty, nie poż... Ja tam nie wybrzydzę. Oj, czwart. Pach. Dobra. Nie ma co. Trzeba wracać. Co następny? Nie no, chłopaki, no ogarnijcie się, opamiętajcie się, panowie. Wracamy oddać misję. Później będziemy się bawić. Nie no, zostaw mnie.
Odejdź. Jednak są tutaj trzy frakcje, ale. Wszyscy dołączają do trepów. Super. W tym ja. O, widzę, że tutaj gościu ma nieco lepszy osprzęt. A ciekawe, czy tylko mogę zakładać sprzęt frakcyjny, czy... W sumie nie, no zawsze coś leci. Zawsze coś dropi. Najsilniejsi jesteśmy razem. Pracujmy wspólnie tak. Na sukces Maruder. Tak. Pokaz siły. No wolałby mnie. Tak chyba będziemy wykonywać. To dość często. Aha, dobra, rozumiem. Jeszcze zobaczę coś. Najsilniejsi jesteśmy razem. Pracujmy wspólnie na sukces. Dobra. Jasne. Kup nagrody. Zobaczmy w ogóle... 1500. W ogóle jak ten miecz? No, tak. To bym chciał mieć, 15 poziom. To przydałby się, nie powiem. Płaszcz żołnierza maruderów. Nie, dobra. Czyli na początek nawet niezły sprzęt mamy, co to jest? Napierśnik. Ciężki napierśnik, dobra, płaszcz. No, dobra. Już wszystko jasne. No niestety. Co tu jest? Co to jest? 2500. Czy 2,5 miliona? Nieważne. Lećmy do misji głównej. Bo chyba... To będzie moim priorytetem. A, zastanawiałem się, kiedy mnie odwiedzisz. Słyszałem same dobre rzeczy o tym. Urwiska Monarchy to wyjątkowe miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu. Niezależnie od tego, skąd pochodzi albo kim jest. Dokładnie. Rozumiesz więc, dlaczego musimy bronić tej osady za wszelką cenę. Ostatnio trochę się posprzeczaliśmy z osadą w Wiatrochronie, ale prawda jest taka, że musimy zadbać przede wszystkim o siebie samych. No tak. Dobra, chodzi już wiem, co się stało. Chodzi o pewną broszkę. To pamiątka rodzinna. Zgodziliśmy się przekazać ją Wiatrochronowi w geście dobrej woli, ale kurier, który ją niósł, został napadnięty przez uschniętych, a broszka przepadła. Otóż to! Miałem nadzieję, że zgłosisz się na ochotnika. Kurier szedł północnym traktem, więc sprawdź uschniętych w kopalniach Demiklo. Odzyskaj ją, ale potem przynieś ją tutaj. Jak głosi stare porzekadło, znalezione, nie kradzione. Ciekawe. Czy ja mogę ją tam w ogóle odnieść? No dobra, no to co? Goddamn, są fioletowi, zieloni. Co jest? A, to tutaj to w ogóle chyba jeszcze nie ma ich. No dobra, no nie ma co. Trzeba iść. I to ogarnąć chyba.
Tam jeszcze ten plaster miodu, co to jest? Poszedłbym to wziął i zabrał. Chętnie, niemiłosiernie. No za dużo tych zadań mam. Czy całą grę spędzę w jednym mieście, miasteczku, bo widzę tutaj postacie naprawdę na każdym poziomie. Ale co ten mi daje? Cóż to jest? Kondycja 8, miło. Galoty, hełm. Wspomnij na czacie barwnik. Aha. Dobra. A czy jak zrobię tak? Aha, czyli dobra, rozumiem. Rozumiem. Już wszystko chyba rozumiem. Tutaj dwa muszkety mam, tak? Ten może być nieco lepszy. Nie, wróć. Tutaj miecz. Tak, ten miecz. Tak, ten miecz. Tak. Topór też. To jakieś... No nic. Przydałoby się stanowisko kucharskie jakieś. Strzały. Muszkiet. Muszkiet, tak. Muszkiet będzie chyba najlepszą opcją. Tutaj miód jakiś, tak, o to chodzi. Zaraz, to ty, prawda? To o tobie wszyscy mówią. Tak, to musisz być ty. Pasujesz do opisu. Ludzie są tu gadatliwi. Gadają, że pomagasz wszystkim naokoło. Pomyślałam sobie, dlaczego mnie nie pomoże? A wtedy zdałam sobie sprawę, że właściwie to nawet nie zapytałam. Owszem, miód. Tak piekielnie smaczny, że nazywamy go diabelskim miodem. Nazywamy go tak też dlatego, że pochodzi z diabelskiego wąwozu. Zbierz dla mnie plastr miodu, a pozwolę ci go skosztować. Ale choćby nie wiem co, w diabelskim wąwozie nie dotykaj niczego oprócz pasiek. Dobra. Dobra. No to będzie trudne nie dotykać niczego. Co to są? To co to jest? Smak miodu. Tak, czyli tutaj akurat wszystko chyba się ogarnie. Trzy te rzeczy w jednym odcinku. Myślę, że tutaj dojdziemy tam i zakończymy. Żeby następnego po prostu nie przedłużać, żeby w następnym odcinku była sama akcja. Nie wiem, mi ten plan pasuje. Dla mnie to ma sens. Chodź to. Chodź to. Nie bądź taki. Nie wiem, co ich w sumie zaczepiam. O, czy ja awansowałem na następny poziom, bo zdrowie chyba mi się podniosło sporo. Czy to raczej na skutek wymiany sprzętu? Czy... O nie, wuch. Chodźcie, chodźcie. W ogóle... Przydało mi się troszeczkę więcej tej kondycji. Nie pogardziłbym. Coś tu wali. To jest kopalnia jakaś? Cóż to jest? Jakiś szałas. Obóz klasy drugiej. Gdzie mam iść? Tak, tędy. A tam co jest? Tam nic ciekawego jeszcze. Nie ma celu tam iść. Ach, więcej. Więcej tych.
Czy ja tutaj... To jest jakiś cel, pokonaj. Macie, chłopaki. No nic personalnego niestety, no... Słuchajcie, expit trzeba, nie? Tam jest ich więcej? Tak, tam jest ich więcej. Nie wiem, w sumie nie będę rzucał się tak do walki. Chociaż nie mam żadnych mikstur, kurczę. Nie no, ten będzie mi dokuczał. Chodźcie, chodź. Co teraz? No nie wierzę. O, jeszcze jeden? Nie, dobra, nieważne. Nieważne, no jest. Ty myślałem, że ta droga tutaj będzie dłuższa, to sporo. Och. Czy ja muszę tam wejść? No nic. Trzeba walczyć. Tutaj, no nie, nie wierzę. Szybko się z nimi rozprawmy. Ach. Najbardziej nie lubię tych przeciwników, którzy rzucają w czymś w ciebie. To dla mnie niemiłosiernie upierdliwe. Kurczę, weźmy. Żarełko. No nie, będzie ciężko. Nie! Ech. No niestety nie mam żadnych pocisków. Nie postrzelam się z nim. Tak, tak, dawaj, wal, rzucę. No, pusta walka. Jakaś kopalnia, halo. Cóż to tam leży? Czy to jest jakaś ruda, którą ja chcę wykopać? Tak, to jest chyba jakaś ruda, którą ja chcę wykopać. To muszę tym się tutaj zająć. Zanim cokolwiek ogarnę. Pach, pach, pach. Pach, pach. Come on, dawaj, dawaj, jedzie. O to chodzi. Nie no. Łe. No ostro. Górnictwo trzeba mieć na stówę, żeby kopać takie poważniejsze metale. O więcej, miło. Dobra. Jakieś galoty dostałem, miło. No dobra. Wybór jest jasny. Tylko ta różowa spódniczka jakoś tak nie bardzo mi pasuje do tego eku. Okej, okay. Czyli... Ok, dobra. Nie, to jest jakiś obcy, ty. Wal go. W sumie to dobrze, bo już myślałem, że będę wilki bił do samego końca. Co tutaj zostawiłeś? O nie, następny. Czy ja mogę gdzieś tutaj odejść, postawić sobie obóz i odpocząć, czy raczej nie bardzo? Raczej nie bardzo. Czy to jest punkt orientacyjny? No raczej nie. Ale dobra.
To co, już pół godzinki mamy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Ja się żegnam.